nie tylko możemy coś dać komuś, ale możemy też komuś coś zabrać. To się może przydać w takiej sytuacji, że chciałbym komuś coś użyczyć, tylko na chwilę, żeby potem ktoś tego nie mógł używać, nie wiem, przetrzymywać jakieś referencje gdzieś, żebym ja cały czas miał kontrolę nad tym, żeby ten nasz kod troszeczkę zagęścić. Wprowadzę takie dwa aliasy. Wszystko, co zwraca void, to będzie side effect, właśnie po to, żeby nam się utrwaliło, że funkcje, które zwracają void, no to są wywoływane po te efekty uboczne. Jeszcze coś takiego jak side effect closure, blok, który nie przyjmuje żadnych argumentów i nic nie zwraca. Czysty blok, który jedyne co robi, to wywołuje jakiś efekt uboczny. Konsola wyczyszczona. Ten akt takiego capability, które mogę odwołać, no to nazwę revocable capability. Tym razem zaczniemy od parametrów wejściowych. To będzie moje wejście, czyli jakieś capability, które będę owijać. Natomiast to, co bym chciał zwrócić, to już takie proste nie będzie, bo chciałbym zwrócić dwie rzeczy. Udekorowane capability oraz coś, co będę mógł później wywołać, żeby wyłączyć to capability. Udekorowane capability, sygnatura musi mi się zgadzać. To cudo, które będzie wywoływane, no to jest ten, będzie typu side effect closure. Tutaj ten zapis jest taki trochę dziki, no ale to po prostu zwracamy jedną funkcję, a tu zwracamy drugą funkcję, czyli parę funkcji. Wykorzystamy sztuczkę z początku odcinka, właściwie z początku tematu, bo nie wiadomo, który to odcinek. Zaczniemy od tego, że póki co wszystko jest ładnie, pięknie, jest walidne. Tak długo jak jest walidne, to chcemy, żeby się te oryginalne capability wywoływało, więc nie pozostaje nic innego jak sprawdzić tą flagę. Jeżeli jest, no to wołam oryginał z parametrem, który został tutaj przykazany. Jeżeli nie, no to zwrócę non. Druga rzecz, no to muszę w jakiś sposób móc zmienić wartość tego cuda, to oczywiście będzie kolejna funkcja. Ona jedyne co zrobi, to ustawi tą flagę na false. A na sam końcu musimy zwrócić parę, gdzie pierwszym elementem tej pary to jest właśnie te zwrapowane capability, a drugim elementem tej pary, no to jest właśnie ta opcja, żeby wywołać inwalidację. Teraz zobaczmy, jak to fajnie działa. Skorzystam z tego tuple deconstruction. Tu przekażę, że chciałbym taką parę uzyskać z capability, która się nazywa capability getUser. Czyli tak naprawdę to jest ta pierwsza referencja, która nam to przygrywała. Jeszcze raz zrobię tutaj taką parkę, by odróżnić to po cyferce. Jeżeli zawołam secure getUser z parametrem 1 i secure getUser 1 z parametrem 2, to dostanę się jakichś tam userów. Alisa i Bobę. Powiedzmy mi jakiś czas, mam jakąś ifologię w kodzie i wołam revoke getUser. Nic tu nie mogę przekazać, ta cała logika jest ukryta, ale teraz jak będę próbował po tym momencie poprosić o tego użytkownika, to już nie mam tej możliwości. Nice. To jest osobny świat niż to moje druga parka, więc jeżeli mam referencję do tego drugą, to znowu mogę używać Alice i Bob, chyba że też ktoś zawoła tą metodę do inwalidowania tej metody. Do Rewokowania capability. O, dziękuję. Do rewokowania capability, tak jest. Widać, że to bardzo fajnie śmiga. Mamy 100% kontroli nad tym, jak ktoś może korzystać z tego naszego kawałka kodu. Tutaj to rewokowanie jest oparte na fladze boolowskiej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to, aby to capability działało, powiedzmy, tylko w jakichś godzinach. Mamy jakiś system, który wykonuje jakąś pracę i wiemy, że pewne akcje nie powinny być wykonywane o północy. No, logowanie się kogoś do systemu o północy, no to jest wielkie no-no. Wiemy też, że urzędy niektóre pracują, ich strony internetowe też od 8 do 16, więc od 8 do 16 flaga jest true, po tych godzinach jest false. Mamy znowu takie jedno miejsce, gdzie zajmujemy się logiką ograniczania.
oryginalna logika tam wyciągania z tego, to jest nietknięta. Można w pewnym sensie powiedzieć, że to jest taki aspekt, którym się zajmujemy, tak? Raz mamy bezpieczeństwo, raz mamy traceability, jakieś logowanie, tego typu historie. A jak już mówimy o traceability, to użyjemy jeszcze raz ten sam pomysł, ale tym razem do zmierzenia, jak długo jakaś operacja trwa. Raz używam nazwy capability, raz aspect. Jak sobie poszukacie aspect-oriented programming, zobaczycie, że to się jakoś tam przenika. Tutaj w tej, nazwę to szumnie, prezentacji dosyć luźnie. Nie chodzi o to, żeby się rymowało, tylko żeby nasiąkać różnymi tematami. Przyjmujemy jakieś capability i zwracamy. To będzie zwracana funkcja, tu będzie przyjmowane jakieś a, print i zwrócenie wartości. Na początku zapisuję aktualny czas, wykonuję capability, zapisuję wynik działania capability, zapisuję kiedy się skończyło, konkretnie różnicę od początku do teraz, printuję i zwracam wartość. To będzie mój profile getUser, capability getUser i tutaj profile aspect. Literówki są powtarzalne u ciebie tak samo. Chyba grube paluchy albo klawiatura mi się psuje. Palce szybsze niż umysł. Ręka szybsza od oka. Dokładnie. Szybciutko poleciało. Nice. Jak już się złapie ten schemat, to bardzo łatwo jest sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać taka capability, która spowalnia wykonanie jakiejś metody. Już, żeby troszeczkę zaoszczędzić tego, bo schemat jest identyczny, zmieniamy tylko ciałko. W losowym czasie między 1 a 3 sekundy usypiam wątek. Teraz dopiero wołam to capability. Chciałbym zobaczyć, czy faktycznie, albo ile o ile czasu było zwolnione, no to jakoś te dwie rzeczy chciałbym ze sobą skleić. A ponieważ to są funkcje i wałkujemy przez całą tą funkcyjną serię komponowanie funkcji, to będzie to mega łatwo. Więc moje capability getUser chciałbym, żeby było spowolnione, ale żeby jeszcze było sprofilowane. To już nie chcę, żeby się wyświetlało. Ready? Ready. Wygląda na to, że to zajęło sekundę tym razem. Pobiegnę to jeszcze raz. No, znowu sekundę. Faktycznie losowe te liczby. Już teraz widać, że dłużej. Ty, ponad 3 sekundy. No tak, no bo samo wykonanie capability i jeszcze sleep. Aha. Więc wszystko się zgadza. Kolejnym capability może być capability związane z kaszowaniem. Czyli mamy taką sytuację, że coś działa bardzo wolno, albo jest, bo inaczej, nie tyle, że bardzo wolno, jaki zasób jest kosztowny. To może wynikać z sieci, albo z ilości pracy, jaką trzeba wykonać, żeby obliczyć coś albo wyciągnąć. To możemy zrobić takie capability, które nam będzie automagicznie kaszować jakieś rzeczy. To wywalę, znowu AB. Chciałbym, żeby te moje A było haszowalne. To już troszeczkę zdradza moje intencje. Mamy funkcję, która będzie nam zwracać funkcję, no to musimy zwrócić funkcję, ale gdzieś jeszcze musimy mieć ten nasz hash. Hash będziemy mieli tutaj, to będzie po prostu słownik o kluczach typu A i wartościach typu B. I teraz musimy zwrócić funkcję, która przyjmuje jakieś A. Gdybyś chciał to zrobić tak jakby normalnie, no to chciałbyś to zapisać do jakichś user defaultsów czy czegoś takiego i wtedy trzymałbyś tutaj referencję do tego? To wiesz, to zależy, czy ten cache miałby być persystentny, czy nie. No załóżmy, że miałby być persystentny. Można by było tutaj tak naprawdę wstrzyknąć cokolwiek, czy user defaults, czy zapisywanie do pliku, czy jakąkolwiek inną bazę, tak? To tak naprawdę nie ma znaczenia. No tak, podałem przykładowo, mówię, user defaults, nie? Mhm. Można, idąc tym tropem, napisać kolejne capability, które tym razem by szukało w jakimś cache'u dyskowym. I co więcej, jeszcze udekorować to, że najpierw przechodzi przez ten cache w pamięci, później w dysku, jeszcze gdzieś po drodze jakieś capability do inwalidowania tego po jakimś czasie. Było widać, jak się inwaliduje. Mhm. Jakieś capability. Tak więc, no, można takie poszczególne aspekty rozbić na warstwy, osobno je trzymać, a później złożyć, żeby dostać to, co się chce na końcu. Okay. Ten cache jest taki in memory. No tak. Trzeba zobaczyć, czy to,
cudo już występuje w tym cache'u. Jeżeli występuje, no to zwracamy. Koniec roboty. Dalej wiemy, że no, nie ma tego, więc musimy wywołać liminalny capability, żeby uzyskać wartość. Tu przekażemy ten argument A, zapiszemy sobie w cache'u result i go zwrócimy. Bardzo proste. Znowu mechanizm z samego początku tematu, gdzie mamy tą zmienną, która tworzy swój własny świat. Więc jak mam te slow profile getUser, tutaj żeby bardziej to czuć, trochę powiększę ten czas, spowolnione pobieranie użytkownika, które mam zdefiniowane tutaj, owijam w kaszowanie i żeby zobaczyć, jak to fajnie działa, to będzie ten mój pierwszy, drogi strzał, bo jeszcze nic nie mamy w tym cache'u, ale każdy kolejny powinny trwać chwilę. Może jeszcze zrobię tak, że wyprintuję datę, bo zawsze można powiedzieć, że ktoś był na tyle cwany i przyspieszył w postprodukcji. Teraz nawet było widać, że ten oryginalny strzał zajął 4 sekundy, troszeczkę tutaj czekaliśmy, a te od razu się pokazały. Całość, jak widać, no to jest te, są te 4 sekundy w okolicach, tak? Zaczęliśmy. Te rzeczy już wystartowały z cache'a, co też widać tutaj w tym ścieku w placu zabaw. Mega spoko zachowanie. Zabawy tutaj nie ma końca. Można te wszystkie rzeczy ze sobą składać. Łączyć w opór. Chcę wywołać na iluś argumentach, czyli będę pobierać użytkownika, spowalniać go, profilować. Jeszcze to wszystko będzie wyaudytowane. No nie. Widać tutaj po kolei wszystkie trzy argumenty zostały wywołane z opisami. Ja wiem, że ten tutaj print nie jest może jakoś super czytelny, ale też nie staraliśmy się, żeby był. Raczej chodzi o pokazanie tej łatwości i jeszcze raz to podkreślę, o odseparowaniu różnych aspektów, różnych miejsc zainteresowań tego kodu. Logika zostaje cały czas czysta, spowolnianie mamy osobno, czas, w jakim jest wywoływany jakiś argument, jest jakieś capability jest doklejone osobno i audyt też jest doklejone osobno. To jest tutaj skomplikowane, ponieważ robimy dużo różnych rzeczy, które widać. Yep. Ale wystarczyło złożyć to, posklejać za pomocą tych operatorów i innych capability. Na koniec jeszcze jedno. Wiem, że to może być już trochę dużo, ale cały czas chodzi o to, żeby pokazać, jak wykorzystujemy ten sam pomysł. Jednym z takich fajniejszych rzeczy, przynajmniej jak się robi UI-owe sprawy, to jest tak zwany debounce. Przykładem takiego użycia debounce'a jest każdy search field. Żeby nie strzelać do API po każdym wciśnięciu, tylko dać dla usera jakąś chwilę i aby ta chwila była na to, żeby on tam mógł wpisać wszystko i nie zasrywać naszego backendu tysiącami requestów, których nikt nie potrzebuje. Co więcej, testerzy też mają trochę niespokojne ręce i żeby powstrzymać zgłaszanie baboli przez testerów, że tutaj interfejs dziwnie się zachowuje, no to warto dodać takiego debounce'a, jeżeli ktoś próbował to robić. To wie, że to nie jest takie super łatwe. Zrobimy właśnie takie capability, które będzie nam debounce'ować wszelkiego rodzaju zachowania. I aby tutaj ładnie to zadziałało, to będę potrzebował, aby ten playground biegł troszeczkę dłużej niż koniec pliku. Nasze nowe capability będzie przyjmować czas, jaki ma zaczekać, aby wywołać akcję, która jest podana. Jeszcze dla porządku będzie przyjmować kolejkę, na której to ma się wykonać. Będzie to zwracało side effect, opóźnienie to klasycznie time interval, queue, main, dajmy już na to nazwę to akcja, jaka ma być wykonana i niech to będzie też side effect closure. Wiemy, że będziemy zwracać coś, zwracać side effect closure i wydaje się, że to już powinno zadowolić kompilator. Jest coś takiego, co się nazywa dispatch work item. To będzie optional. Gdy ktoś będzie wołać to zwracane capability, to chciałbym, żeby wcześniej potencjalnie utworzony work item został skancelowany. W przeciwnym wypadku chcę go utworzyć. Skancelowałem stary, bo być może to jest kolejne wywołanie tego bloku, no to tworzę nowe.
Dispatch work item ma akurat taki init przypadkową, który przyjmuje side effect closure, a to jest nasza akcja. Proszę. Zupełnie też przypadkowo kolejki mają na sobie taką metodę, która mówi, tu powinno być, o, że to jest tego typu, która mówi za jaki czas coś się może wykonać. To jest option, a to jeszcze tego mi tu brakowało. Queue, async after, to będzie ten nasz deadline, now plus delay. A co chcemy wykonać? Work item. I tu z wykrzyknikiem, bo linijka wyżej, tworzymy to cudo. Teraz będę potrzebować coś, co chciałbym wykonać. To niech się wykona print. Trzeba zasymulować testerskie łapki, albo dajmy na to 2 sekundy. Żaden tester nie będzie tego tapał szybciej niż maszyna. I teraz jak to pobiegnę, to jeżeli wszystko dobrze zadziałało, powinienem dostać to cudo tylko raz w konsoli. Zostało wykonane tylko raz. Wow, spoko. Mega łatwo, mega, powiedziałbym nawet czytelnie. Tu możemy się skupić znowu na tej logice związanej tylko z opóźnianiem, z tym samym debouncem. Tak naprawdę co to nas nie obchodzi? Co jest zdefiniowane gdzie indziej? No i tak to powinno działać. Zapraszam do naszego playgrounda. Tam są lineczki do prezentacji pana Scotta Blaschina. Dodatkowo wszystkie te przykłady, które zostały pokazane i zostały też opisane. Naprawdę uważam, że warto. Funkcje są bardzo, ale to bardzo niedoceniane. Szczególnie, że jak widać, można zrobić wszystko. Bardzo spoko opcja.